Jaya Jaryadeva, Jaya Shlambraupada. Jest to 15. płyta, 63. ścieżka. Jest to wykład ze Srimad Bhagavatam, kanto 1, rozdział 15, tekst 33, dany przez Jego Boską Miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrany 11 grudnia 1973 roku w Los Angeles. Pradium na tłumaczenie. Kunti, po wysłuchaniu mowy Arjuny o zniszczeniu dynastii Yadu i odejściu Pana Kryszny, zaangażowała się w służbę oddania dla transcendentalnej osoby Boga z pełną taką rozwagą i tak osiągnęła uwolnienie od takich okoliczności materialnej egzystencji. Krishna ma dwa rodzaje egzystencji. Prakat i aprakat. Prakat znaczy, kiedy widzisz Krishna osobiście, kiedy Krishna jest obecny na tej planecie, każdy może widzieć Krishna. I faktycznie każdy widział. Ale jedynie wielbiciele mogą zrozumieć, że tutaj jest najwyższa osoba Boga. To nazywane jest prakat. Obecny fizycznie. I jest inna rzecz, która jest nazywana prakat. Nieobecny fizycznie. A to nie oznacza, że Krishna jest martwy, czy Bóg jest martwy. To nie oznacza tego, prakata czy aprakata. Fizycznie obecny czy nieobecny. To nie ma znaczenia. Przede wszystkim on jest adokshara. To słowo jest użyte. Ada. Ada znaczy taki poskromiony. I aksha znaczy oczy czy zmysły. Akshaja. Ja znaczy taki poczęty, tworzony. Posiadamy zmysły, oczy, uszy, ręce, nogi, nos, tak wiele, 10 zmysłów. Dlatego zdobywamy wiedzę, gromadzimy. Wiedza jest gromadzona ze zmysłów. Ale tak długo, jak nasze zmysły są materialnie zanieczyszczone, nie otrzymujemy prawdziwej wiedzy. My musimy zdobyć wiedzę poprzez zmysły. Ale dopóki nasze zmysły nie są oczyszczone, my nie mamy prawdziwej wiedzy. Nie możemy docenić czy zrozumieć Boga, Jego formy, Jego imienia, Jego cech, Jego rozrywek, Jego zajęć. Nic z tego nie możemy zrozumieć naszymi tymi obecnymi materialnymi zmysłami. To nie jest możliwe. Dlatego Jego imieniem jest Adokshara. Ada znaczy tak ciąć, tak, ty nie możesz zbliżyć się do najwyższego za pomocą swoich tych ślepych materialnych zmysłów. To nie jest możliwe. Dlatego Jego imieniem jest Adokshara. Adokshara znaczy gyana, znaczy wiedza doświadczalna. Tak ci naukowcy współcześni. Oni wierzą w tą wiedzę doświadczalną, ale są takimi draniami. W swój własny sposób oni powiedzą, tak, my próbujemy. W przyszłości odniesiemy sukces. Dlaczego nie ma tej doświadczalnej wiedzy teraz? Jeśli mówisz, że życie
wytworzyło się z materii. Napisaliście tak wiele książek i otrzymaliście Nagrodę Nobla. Dlaczego nie dzięki wiedzy doświadczalnej nie udowodnicie, że tutaj są jakieś materie i chemikalia i tutaj jest życie? Oni mówią, my próbujemy. To jest ich takie unikanie tego problemu. Ale rzeczywiście nauka oznacza dwie rzeczy. Obserwację i eksperyment. Jeśli nie pokażesz praktycznie eksperymentu w laboratorium, jedynie obserwacja nie jest wystarczająca. To nie jest nauka. Jest to teoria. Tak czy inaczej, ta wiedza doświadczalna nie jest bardzo pomocna co do zrozumienia najwyższego. Wiedza eksperymentalna jest, ale nie przez te ślepe zmysły. Kiedy zmysły są oczyszczone, wtedy ta wiedza doświadczalna, to znaczy wiedza duchowego doświadczenia, to jest doskonałe. Dlatego jest powiedziane, Adokrzeda. I nasz ruch świadomości Kryszny ma na celu zrozumienie tego Adokrzeda. Adokrzeda znaczy, który jest poza percepcją tych zmysłów materialnych. To jest nasz temat. Naszym tematem nie jest cokolwiek materialnego. Materialne jest tak w obrębie moich materialnych zmysłów. Ale nasz przedmiot poznania jest poza zmysłami. Adokrzada. Dlatego jest powiedziane. Adokrzada. Te Kunti i inni. Krishna nie był obecny przed ich oczyma. Krishna już odszedł do swojej siedziby. Ale mimo to jest powiedziane, że Adokshadze. To samo słowo jest użyte. Ale jeśli nie możesz widzieć Boga teraz, wtedy jak tam może być Ekanta Bhakti? Ekanta Bhakti znaczy niezachwiane oddanie. To jest sekret w życia w oddaniu. Nawet Bóg, jeśli nie jest fizycznie obecny, wielbiciel może być bardzo zaawansowany dzięki służbie oddania. To są nauki Pana Chaitanya Mahaprabhu, ponieważ sahajiyowie, sahajiya znaczy osoby, które przyjmują rzeczy bardzo tanio, zgodnie z swoją percepcją zmysłową, wytworami. Oni są nazywani sahajiya. A ci Gaudiya Vaishnavowie, wielbiciele podążający śladami siedzeniem Mahaprabhu, oni nie są sahajiyami, są wielbicielami Adokshadza, poza percepcją zmysłową i mimo to są wielbicielami. To jest sekret Gaudiya Vaishnava, poza percepcją zmysłową, tak jak Goswami. Oni żyli we Vrindavan. A jaki rodzaj życia? Jedynie w rozłące i poszukiwaniach. Chaitanya Mahaprabhu również nauczał nas czegoś takiego. On szukał, gdzie jest Kryszna, gdzie jest Kryszna. I czuł rozłąkę. Tak wy czasami czujecie ze swoim ukochanym rozłąką i wy szukacie. To jest nasz proces. Zawsze czuć rozłąkę z Kryszną i próbować znaleźć. To jest Ekanta. Jest to objaśnione tutaj. Adokshadze, on jest poza moją percepcją. Mimo to, moje oddanie jest niezachwiane. Nie, że ja nie mogę widzieć, gdzie jest Bóg. O, czym jest oddanie? Próbujcie zrozumieć.
to wydaje się sprzeczne, ponieważ głupcy powiedzą, że jeśli nie możesz widzieć Boga, gdzie jest kwestia oddania? Chcesz służyć Bogu, ale jeśli nie możesz widzieć Boga, wtedy jak możesz służyć? Dlatego szczególnie to słowo jest użyte. To jest proces. Nawet chociaż nie możemy widzieć Boga naszymi obecnymi oczyma, ale Bóg jest tak łaskawy, że On manifestuje się przed nami w taki sposób, dzięki któremu możemy Go widzieć. To jest to vigraha, acha vigraha, bóstwo. Bóg jest poza naszą percepcją zmysłową, adokshaja. Ale neofici, oni mogą zostać ateistami, że nie możemy widzieć Boga. Jak mogę Mu służyć? Ale zaawansowani, oni mogą widzieć Boga w każdej chwili. Chociaż fizycznie inni nie mogą widzieć. Przykład jest, że Hiranyakashipu i Prahlad. Prahlad widział Boga, ale jego ojciec? On pytał, gdzie jest Twój Bóg? Gdzie jest Twój Bóg? On mówił do kolumny, filara. Czy Twój Bóg tam jest? Ale on widział Boga tam. On mówi, tak. On się zezłościł, rozbił kolumnę i rzeczywiście. To jest kwestia zaawansowania. Chaitanya Mahaprabhu i jego zwolennicy nauczali nas, że jeśli czujesz rozłąkę, jak ty będziesz czuł rozłąkę, dopóki nie kochasz? I ty jedynie czcij Najwyższego w tym nastroju rozłąki, wtedy to jest doskonałość. Wtedy to jest doskonałość. Dlatego Goswami, ich modlitwa, ich metoda czczenia Pana we Vrindavan, oni porzucili swoje pozycje ministerialne i udali się do Vrindavan z polecenia Pana Chaitanya Mahaprabhu. A jaki był ich proces? Procesem było oni porzucili swój materializm jako bardzo nieznaczący. Byli ministrami. Byli ministrami. Ich towarzysze byli bardzo wielkimi, wielkimi osobami. Ale mandalapati znaczy liderzy, przywódcy społeczeństwa. Wielcy, wielcy politycy, biznesmeni. Ważne osoby. Ponieważ byli ministrami, każdy zwykł przychodzić, zobaczyć się z nimi i oni towarzyszyli z nimi, ale porzucili to. Jak oni to porzucili? O, to jest nieznaczące. Co to jest? Nie ma potrzeby tego. Dlaczego? Dlaczego porzucili? Ponieważ myśleli, według instrukcji Śri Chaitanya Mahaprabhu, oni zrozumieli, że tak wiele ludzi cierpi bez świadomości Kryszny. Dlatego musimy coś zrobić dla nich. Dlatego oni to porzucili. Nie taka moda, że zostałem nagi, to wszystko. Jaki jest pożytek, że stanie się nagi? Musisz coś zrobić. Gdy świadomość Kryszny. Nie, że ja zostałem żebrakiem. Porzuciłem wszystkie materialne rzeczy. Ty nie możesz dać... porzucić materialnych rzeczy. Zamiast płaszcza, spodni, ty możesz mieć takie inne ubranie, to wszystko. Ty nie możesz porzucić, to nie jest możliwe. Ty musisz coś przyjąć. Ale oni myśleli, że ponieważ ja porzuciłem ten płaszcz, spodnie i teraz mam takie inne ubranie, ja zostałem zaawansowany. Nie to.
Ty musisz mieć jakieś pozytywne zaangażowanie. I to jest, znajdujemy to w życiu Goswami. Jedynie przepaska na biodrach. Zminimalizowali cielesne potrzeby życia. Buddha. Ponieważ byli przygotowani, aby dać łaskę ogółowi ludzi. Ogół ludzi. Jeśli zostaniesz tak zależny od cielesnych potrzeb życia, wtedy nie możesz zostać w pełni i w całości taki oddany dla korzyści ogółu ludzi. Nasz Gandhi, on to imitował dla ogółu ludzi. Ale to było w jakimś zakresie, w pewnym zakresie odniosło sukces. Ale to był cel polityczny. To był cel polityczny. Te rzeczy nie są dla jakiegokolwiek materialnego celu. To powinno być, to poniesie porażkę. Jeśli imitujesz życie duchowe dla materialnej korzyści, wtedy to będzie porażka. Goswami tak nie działali. Porzucili to bogactwo materialne dla postępu duchowego. Pozytywne. Jeśli nie otrzymasz czegoś pozytywnego jedynie przez proces negatywny, ty nigdy nie będziesz szczęśliwy. Wtedy znowu upadniesz. Tak jak wielcy swami w Indiach. Czasami przychodzą również do waszego kraju. Oni mówią, że ten świat jest fałszywy. A my nie mówimy, że on jest fałszywy. My mówimy, że jest rzeczywisty, ale tymczasowy. To jest właściwa filozofia. Jak on może być fałszywy? Ponieważ wszystko jest stworzone z prawdy, przez prawdę absolutną. Nic nie może pojawić się bez prawdy absolutnej. Krishna mówi: jestem źródłem wszystkiego. Jeśli Krishna jest prawdą, on jest źródłem wszystkiego, więc jak wszystko może być fałszywe? Czy to jest bardzo logiczne? Nie. Jeśli coś pojawiło się ze złota, tak jak mamy tak wiele produktów złotych, złote kolczyki, złote naszyjniki, bransolety, ale to powstało ze złota, dlatego to jest złoto. Jak to może być fałszywe? Złoto nigdy nie jest fałszywe. Złoto jest złotem. Ta filozofia, że złota góra jest prawdziwa, ale złote kolczyki są złe? Nie. Tak nie możesz powiedzieć. Jeśli złota góra jest prawdziwa, wtedy złote kolczyki również są prawdziwe, ponieważ one pochodzą z góry złota. Podobnie Krishna mówi, jestem źródłem wszystkiego. A Vedanta Sutra również mówi, prawda absolutna jest tym, z którego wszystko emanuje. Wszystko wyemanowało z Kryszny. Więc jak ten świat materialny może być fałszywy? To jest prawda. Wtedy czym jest ten fałsz? To nie jest fałsz. To jest tymczasowe. Ale idea, że ten świat materialny jest dla mojej radości, to jest fałszywe. To jest fałszywe. Wkrótce, jak przyjmiesz rzeczy, że to nie jest dla mojej radości, wtedy to jest fałszywe. A, że to jest dla mojej radości, wtedy to jest fałszywe. Ponieważ nie możesz się cieszyć. Ty nie jesteś właścicielem. Bóg jest właścicielem. Dlaczego problemy? Dlaczego problemy w świecie? Ponieważ ludzie biorą rzeczy dla swojej radości. Dlaczego ten problem z paliwem?
Rzeczywiście, to paliwo, te magazyny paliwa w jakiejkolwiek części świata są własnością Boga. Ale ci dranie, oni oznajmili, że to jest moja własność. To jest fałszywe. Ani paliwo nie jest fałszywe, ani Bóg nie jest fałszywy. Wszystko jest właściwe, ale ta koncepcja, że to paliwo należy do mnie, to jest fałszywe. A wkrótce, jak usuniemy tą fałszywą koncepcję, to jest świadomość Kryszny. Niezwykle prosta rzecz. Więc próbujemy usunąć te drańskie, fałszywe koncepcje. To jest ruch świadomości Kryszny. My nie mówimy, że ten świat jest fałszywy. Dlaczego ten świat jest fałszywy? On nie jest fałszywy. To jest prawda. To może być tymczasowe, ale jest prawdziwy. Tak jak pora zimowa. Ona nie pozostanie. Będzie trwała 3 miesiące. Znowu pojawi się lato. Nie możemy powiedzieć, że ta zima jest fałszywa. Nie. Ona nie jest fałszywa. Jest prawdą. Ale jest tymczasowa. Tymczasowe rzeczy. Chociaż są rzeczywiste. Jeśli możemy użyć tą rzeczywistość, taką odczuwalną rzeczywistość dla najwyższej rzeczywistości, wtedy nasze życie staje się doskonałe. To nazywane jest Ekanta Bhaktya. Jest to oznajmione tutaj. Ekanta znaczy bez żadnej takiej zwłoki. Wszystko. Myśleć, że wszystko należy do Kryszny. Dlaczego miałbym używać dla mojego osobistego zadowalania zmysłów? To jest nazywane Ekanta Bhaktya. Ekanta, Eka. Kryszna jest jeden. Nie może być żadnego współzawodnika Kryszny. Eka, Anta. Ten jeden. Ten jeden bhakti, służąc temu najwyższemu. To znaczy, jedynie skupiony na Krysznie, to jest potrzebne. To oddanie. W jakichkolwiek okolicznościach to nie ma znaczenia, czy Kryszna jest osobiście. Kryszna jest obecny. Ale ponieważ my chcemy widzieć naszymi materialnymi oczyma, dlatego my oznajmiamy, że ja chcę widzieć Krysznę. On nie przyjmuje, że on nie ma oczu, aby widzieć Krysznę. Ale tymi ślepymi oczyma on chce zobaczyć Krysznę. Dlatego jego imieniem jest Adokshaja. Krishna jest. Słońce jest na niebie. Ale osoba, która jest w ciemnej nocy, on chce widzieć słońce. On jest w ciemności. Inaczej, ktoś, kto może lecieć samolotem z kraju do innego kraju, on może widzieć natychmiast. Słońce tam jest. Słońce jest wszędzie. Ale moje oczy zostały przykryte przez Mayę, nie mogę widzieć. Dlatego on jest nazywany Adokshaja. Adokshaja. Ruch świadomości Kryszny jest po to, aby zrozumieć tego Adokshaja. I to jest Bhagavata Dharma. Nie zostawać draniem, że tutaj jest awatar Kryszny. Pójdźmy i zobaczmy. Ktoś, kto może widzieć Krysznę, on może widzieć Krysznę wszędzie. On może widzieć Krysznę tutaj. Dlaczego ktoś miałby iść do drania, innego drania? Nie, tak nie jest. Dlatego Kryszna jest Adokshaja. Jest tak wiele rzeczy do nauczenia. Wszystko jest w tych autorytatywnych pismach. Jeśli skorzystamy z tych książek, przyjmujemy tak wiele pracy, aby to zaprezentować, możecie zrozumieć tą naukę Kryszny bardzo doskonale i wasze życie zostanie sukcesem. To nie jest kwestia widzenia Kryszny osobiście, czy nie.
Kryszna jest osobiście obecny wszędzie. Tylko ty musisz oczyścić swoje oczy, aby widzieć Krysznę. To jest potrzebne. Jest to proces świadomości Kryszny. To jest proces. Musisz wznieść się ponad desygnaty. W ten sposób musisz się oczyścić nirmalam. Malam znaczy brud. I nir znaczy żadnego brudu. W ten sposób, kiedy twoje zmysły zostaną oczyszczone, wtedy będziesz miał możliwość służenia Krysznie. Ponieważ Kryszna jest właścicielem zmysłów. On jest właścicielem wszystkiego. Nasze zmysły, jak my oznajmiamy, to jest moja ręka. Faktycznie, to nie jest moja ręka. Jest to ręka Kryszny. Kryszna dał mi ją, aby używał. Dlatego ta ręka, ta moja ręka jest używana dla mojego celu. Ona nie jest używana. Ja nie używam tej ręki dla twojej korzyści. To jest naturalne. Moje ręce, moje nogi, moje oczy są używane dla mojego celu. Jeśli to jest faktycznie ręka Kryszny, jak to może być używane dla twojego celu? Kiedy nauczysz się tej nauki, że ta ręka, ja oznajmiam, to nie jest moja ręka, to jest ręka Kryszny. Ona powinna być użyta dla Kryszny. To jest świadomość Kryszny. To jest świadomość Kryszny. To musimy nauczyć się przez ten proces. Wtedy jaka jest korzyść? Jeśli możesz użyć swoje zmysły w służbie Adokshaja, poza swoją percepcją zmysłową, jeśli przyjmiesz tą metodę, wtedy korzyścią będzie pełne zaabsorbowanie świadomością Kryszny zawsze. Jest to bardzo łatwe. A ci, którzy nie robią tego, dla nich to jest bardzo trudne. Krishna mówi. On daje opis, że zawsze myśl o mnie. Tutaj jest możliwość przyjść do świątyni. Zaangażuj się w służbę świątynną. Naturalnie, twój umysł będzie zaabsorbowany w Krysznie. Ta świątynia nie jest otwierana nie dla robienia farsy. Po prostu spełniaj ten proces. Zawsze absorbuj się w myślach o Krysznie. To jest proces. Zawsze 24 godziny. To jest proces. 24 godziny powinniśmy być zaangażowani. Nie, że 5 minut medytacji i później 23 godziny, 40 minut zaangażowani w inne czynności. Nie. 24 godziny zaangażowani w czynności Kryszny. To jest nazywane Niveshita Atma. Wtedy jaki będzie rezultat? Uparama znaczy, wtedy zostaniesz, ty uwolnisz się od tych powtarzających narodzin śmierci. Taki będzie rezultat. To jest prawdziwy cel ludzkiego życia. Zwierzęce życie i ludzkie życie jest różnica. My wciąż to mówimy. Zwierzęta nie mogą zrozumieć, ani nie mogą spełniać. Nie mogą tego spełnić, jak powstrzymać narodziny, śmierć, starość. To nie jest możliwe dla zwierząt. Ale ludzkie istoty mogą to zrobić. Jaki jest ten proces? Zawsze bądź zaabsorbowany w myślach o Krysznie i będziesz uratowany od tych powtarzających narodzin, śmierci i starości. Dziękuję wam bardzo. Jai Śrila Prabhupada. Jaya Acharya Deva.